Zając tajemnicą Bożego Narodzenia, skierujmy swe myśli i serca ku niebu, snując głębokie refleksje nad cudem świętej nocy. Dla kogo dziś niebo się otwiera? Dla kogo przychodzi Boży Syn na ziemię? Życzymy wszystkim głębokich duchowych przeżyć i zapraszamy do wspólnego kolędowania. Nie bójmy się razem śpiewać, a za wszelkie usterki z góry przepraszamy. Dwa tysiące 12 lat temu przyszedł na świat nasz Zbawiciel. Przyszedł, aby zbawić wszystkich nas. Wskazał nam drogę do nieba i swoją miłością bramy niebios otworzył. Dziś nadszedł dla nas czas zbawienia. Dziś niebo się dla nas otwiera. Czy jest wśród nas ktoś, kto chciałby wejść do nieba? Aż tylu chętnych? Jakaż to radość dla aniołów w niebie, widząc takie święte pragnienia. Ale tu nie wchodzi się przepychając łokciami i nikt tu nie wejdzie ze zbędnymi bagażami. Najpierw na rozmowę ze świętym Piotrem pójść trzeba, aby on sprawdził wasze zasługi dla nieba. Do nieba ma wstęp tylko miłość, a więc święci. A świętym każdy może być, zarówno ja, jak i ty. Aby gdzie mieszkać było. Muzyka na instrumencie, kiedy się lepiej żyło. Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło chleba. Anioł stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba. Aniele, aniele, niebieski posłańcu, przy mnie stój, przy mnie stój, w tańcu i w różańcu. Aniele, aniele, wysłanniku Boga, czuwaj, bo czuwaj, bo niebezpieczna droga. Wydobywa rybak, łowi ryby. Pancerz się przeceduje, ale tak na nigdy. Żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować trzeba. Anioł stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba. Aniele, aniele, niebieski posłańcu, przy mnie stój, przy mnie stój, w tańcu i w różańcu. Piotrze, luczniku, dziś wielki tłum przed niebios bramą i wszyscy chcą tutaj wejść. Czy mam ich wprowadzić? Wielka to radość dla całego nieba. Wprowadź tu do mnie każdego. Niech się przedstawi, swoim dobrem pochwali i z uwielbieniem najwyższego chwali. Święty Piotr zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną. Kto pierwszy? Kim jesteś i co przynosisz ze sobą, żebym mógł wstawić się za tobą? Jestem matką rodziny, przynoszę ręce zapracowane, noce nieprzespane. Sweterki, które dzieciom robiłam, sukienki i bluzki, które sama uszyłam, garnuszki, w których smaczne obiady gotowałam i wiele innych drobiazgów, których unieść sama nie dałam rady. Jestem pełen podziwu i uznania dla twojego poświęcenia. Ale do Złotej Księgi Niebios jeszcze zaglądniemy i zobaczymy, co tutaj zanotowano. Wszystko się zgadza, ale nie ma tu zapisu takiego, że nauczyłaś dzieci modlić się dnia każdego. Modlitwy twoje bardzo rzadkie były, dlatego często brakowało ci siły. Nie mogłaś przetrwać chwil trudnych cierpliwie, bez szemrania. Często poza Bogiem szukałaś rozwiązania swych problemów, kłopotów i różnych zawiłości. Dlatego było tyle nerwów, łez i złości. Idź zatem i chwilę zaczekaj na wynik naszej rozmowy, bo na razie o wejściu przez bramę nie ma mowy. Na wejście do nieba czeka także ojciec licznej rodziny. Poprosić? Oczywiście, że wprowadź. Jestem ojcem.
trójka dzieci. Dużo w swym życiu pracowałem. O rodzinę się zamartwiałem. A teraz przynoszę tobie buciki, które dzieciom kupowałem. Zabawki, gry komputerowe i Pismo Święte prawie nowe. Pismo Święte prawie nowe? Pewnie się go nie czytało, tylko gdzieś zakurzone na półce leżało. Zajrzyjmy jeszcze do Księgi Życia, czy twoje słowa mają pokrycie. O mój synu, wszystko byłoby dobrze, ale tu jest napisane tak. Obowiązki ojcowskie spełniał byle jak, ponieważ kupił coś dzieciom na odczepnego i ciągle powtarzał: mam dosyć wszystkiego, dajcie mi święty spokój, nie zawracajcie głowy, idźcie do mamusi, weźcie gry komputerowe. Ile w tym trudzie życia było miłości? No więc i ty zaczekaj na wynik naszej rozmowy, bo na razie o wejściu do nieba nie ma mowy. Jakaś bardzo miła pani czeka przed bramą nieba. Czy wprowadzić? Ależ nie zwlekaj. Niebo dla takich właśnie jest otwarte. Jestem nauczycielką. Przynoszę dyplom magisterski, akt mianowania, nagrodę dyrektora szkoły. Sprawdzone wypracowania, poszarpane nerwy, zdarte struny głosowe i pusty portfel po tych ustawach nowych. Cieszę się, że jesteś do pracy tak dobrze przygotowana i że tak bardzo ofiarnie pracujesz nad kształtowaniem młodych serc i umysłów. Myślę, że za takie poświęcenie niebo z radością ciebie przygarnie. Ale zobaczmy jeszcze, co o tobie w tej księdze zapisano. Czy o jakichś twoich zasługach nie zapomniano? W pracę w szkole tak bardzo się angażowała, że obowiązki rodzinne zaniedbywała. Córka na mamę w domu długo czekała, a mąż ubolewał, że wciąż zajęta i w domu nieobecna. Idź zatem i ty zaczekaj na wynik naszej rozmowy, bo na razie nie jest on jeszcze gotowy. Jakieś dziecko czeka przed bramą nieba. Czy wprowadzić? Jeżeli szczerze tego pragnie, niech wejdzie. Jestem uczniem. Przynoszę swój dzienniczek, w którym są szóstki i piątki. Rozwiązane zadanie z matematyki, przeczytane grube książki, zeszyt, dosłówek z języka angielskiego oraz piękne wypracowania z języka polskiego. Pięknie, że obowiązki ucznia tak dobrze pełniłaś, ale tu jest napisane, żeś ty często psociła. Na lekcji hałasowała, bawiła się komórkami, biła kolegów na przerwie, nie opiekowała się zwierzątkami. Nie szanowała starszych, rodziców nie słuchała, żuła gumę w kościele. Tym podobnych zachowań było bardzo wiele. No cóż, do nieba dla ciebie jeszcze za daleko. Idź i chwilę na wynik naszej rozmowy zaczekaj. Jacyś młodzi, wysportowani i rozśpiewani ludzie czekają przed bramą nieba. Oni nas tu rozweselą i z radością dla chwały Pana zaśpiewają. Potrzeba nam takich. Poprosić? Jakże inaczej. Niech wejdą ze swą muzyką i śpiewem. Chór aniołów niech także zaśpiewa. I chwała Boża niech rozbrzmiewa. Ty Maria, syna swego, kołysała, którego chciała, choć mieć nie musiała. Ale do rzeczy, kiedy tak go utulała, no to bardzo pięknie jemu śpiewała, chciałaby. Zasnął już, by grymas znikł z jego ust, lecz w końcu zasnął i wszyscy się cieszyli, bo Mesjasz przyszedł na świat. Królowie, pasterze byli rad, przyszli do niego po kolei nakrycia ze swych gust zjedli, no i dali dary mu, Mesjaszowi naszemu ukochanemu, Mesjaszowi ukochanemu. Jestem muzykiem. A ja sportowcem. Kocham śpiew, muzykę i taniec. A ja sport i zdrowie. Przynoszę ci moją muzykę. A ja swoją piłkę. Piosenki napisane i wyśpiewane, koncerty, a na nich tłumy ludzi radosnych. A ja przynoszę puchary i zdobyte medale. Teraz chcę śpiewać i grać dla Najwyższego. Tylko pozwól nam dojść do niego. Jakie to piękne, że tyle entuzjazmu młodzieńczego macie w sobie. Ale czy twój śpiew to nie schołdowanie sobie? Zajrzyjmy do Księgi Życia. Ona nam prawdę powie. Co ja tu widzę?
Zamiast przygotowania do lekcji to nieustanne próby, treningi, wagary i zwalnianie z lekcji. O, a już miałem nadzieję, że przynajmniej wy zaślicie niebiański orszak i z waszych ust będzie Boża chwała rosła. No cóż, i wy też zaczekajcie na wynik naszej rozmowy, bo lepsze rozwiązanie nie przychodzi mi do głowy. Święty Piotrze, wielkie nieba, jakiś balet u bram nieba czeka. Mówią, że chcą tańcem chwalić Pana. Czy to się godzi? Czy wprowadzić ich można? Jakie to miłe, że jest ktoś, kto bawić nas chce. Proś ich czym prędzej. Ubodzy nie są naszym skarbem. To właśnie ubogich z bogaczami mamy u siebie. Oczekują przejścia przez bramę nieba. Poprosić? Jeżeli zgodnie przed bramą niebios czekają, chwała się im już należy za to. Dlatego niech wejdą i nam się przedstawią. Jestem ubogim człowiekiem. Dlatego nic nie przynoszę. Jedynie o zmiłowanie ciebie, Piotrze, proszę. Torbę zabrali mi złodzieje, bo myśleli, że coś mniej cennego niosę. A kij połamali na moim karku, dlatego nic nie przynoszę. Przychodzę do ciebie z całym swym ubóstwem, bo Jezus także był ubogi. Dlatego proszę cię, pozwól mi wejść w wieczyste nieba progi. Naprawdę nic nie przynosisz? Tylko wciąż wszystkich o wszystko prosisz? Ten człowiek bardzo ubogi będzie mógł za chwilę przejść przez niebios drogi, ponieważ na swą biedę nigdy nie narzekał, lecz sprawiedliwości Bożej cierpliwie wyglądał i czekał. Ale stop! Mamy do niego jedno zastrzeżenie, że za mało się starał o swojego losu poprawienie. No więc i ty, mój bracie, zaczekaj na wynik naszej rozmowy, bo w tej chwili nie jest on jeszcze gotowy. Ty natomiast nie wyglądasz mi na ubogiego. Zaprezentuj mi siebie, a może przynajmniej ty skorzystasz z tej świątecznej promocji i będziesz dziś w niebie. Jestem właścicielem kilku firm. Tu są dokumenty mojej działalności. Czuję także, Piotrze, z wielkiej dobroczynności. Proszę, tu są słowa uznania, pochwały i podziękowania. Dobrze, że nie zgarniasz wszystkiego dla siebie, ale gromadzisz również swoje skarby w niebie, gdzie ani złodzieje nie wykradną, ani mole nie zjedzą. Tylko o tym wszystkim święci w niebie wiedzą. Jeżeli w księdze życia nie jest napisane nic złego, to za chwilę wejdziesz do nieba świętego. Ładna proza.
Zatrudniał pracowników w niedzielę i święta? O mszy świętej i o modlitwie wcale nie pamiętał. Zaniedbywał obowiązki chrześcijanina. Widzisz, drogi bracie, jest i twoja wina. No cóż, i ty też zaczekaj na wynik naszej rozmowy, bo na razie nie są jeszcze zupełnie gotowe. Święty Piotrze, ta koperta to na gwiazdkę. O nie, miły bracie, za pieniądze się nieba nie kupi. Za niebo miłością trzeba zapłacić. W niebie tylko miłość może się liczyć. Tej miłości chcę także tobie dzisiaj życzyć. Serdecznie dziękuję, ale w mej głowie rodzi się pytanie, jak żyć? Co w życiu jest najważniejsze? Proszę ciebie dziś, naucz nas żyć twoim życiem, Panie. Naucz nas kochać i miłością zdobywać świat. Swym pokojem obdasz nas. Niech się cud odnowy stanie w każdym sercu, w każdym z nas. Ogłaszam wynik rozmowy kwalifikacyjnej ze świętym Piotrem. Wszyscy, którzy przed bramą nieba czekali i po rozmowie ze świętym Piotrem tam się nie dostali, niech rozpalą w sercu swoim żar miłości. Niechaj miłość zakróluje, w czynach życia owocuje. Nie bójcie się miłości, nie lękajcie się świętości. Dziś niebo się dla was otwiera. Pozwól sercu swemu cieszyć się niebem. Aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Chrystus narodził się, przyszedł na świat. Nie tylko 2000 lat temu, w Betlejem judzkim, ale rodzi się każdego roku w naszych sercach, aby w nich zamieszkać. Tylko od nas zależy, czy przygotujemy mu miejsce. Jest taki dzień. Taki dzień, w którym
jest dzień taki, który cieszy nas, to jest czas. Dawania czas dla was, już prezenty są pod choinką, czekają na dzieci, które grzeczne są. Pytają Boga, ludzie, czy do nieba pójdziemy my. Myślę, że tak, choć życie toczy się w spłach. Człowieka brak, nie wstanie na śniadanie i wypowie radosne zdanie. Panie, siłę mi daj, abym wierzył i wiarę dał, żebym się nie poddawał, no i Boga ogłaszał. No i Boga ogłaszał. Boże mi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkich są życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, noc i gliwia zapachnie się. Bóg tak umiłował świat, że swego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy i całym sercem kocha, nie zginął, ale życie wieczne miał. Przychodzi na świat Bóg i człowiek w jednej osobie. Przychodzi Ten, który był oczekiwaniem narodów. Przychodzi jako małe dziecię i przynosi łaskę, prawdę i miłość. Jakaż to wielka nadzieja dla nas, gdy widzimy świętą dziecinę złożoną na sianie. Tak delikatna jak nasza wiara, tak kruchą jak nasza nadzieja, tak bezbronną jak nasza miłość. I wyrósł Jezus po latach z kruchości niemowlęcia, ale jedno zachował, to o czym sam uczył, musicie się stać jako dzieci. Pozostał ubogi i bezbronny w swojej miłości, od żłobka w Betlejem po krzyż na Kalwarii. Oddajemy się wszyscy w tę noc narodzenia bezbronnemu dziecku, bo w jego słabości jest nasze zbawienie, w jego nagości królewskie odzienie, a w chłodzie stajni naszych serc ogrzanie, a w łzach dzieciątka święte radowanie. Zamknięto drzwi? To prawda? Ale dlaczego, Panie, nie wybrałeś pałacu? Przecież jesteś władcą świata. Dlaczego wybrałeś stajnię? Wybrał ubogą stajnię, rodząc się przy uchylonych drzwiach, aby mógł do niego przyjść każdy człowiek, każdej epoki, kultury i narodu. Otwórz więc serce swoje dla Jezusa. W nim pragnie zamieszkać. Narodziłem się mały, mówi Bóg, abyś ty stał się wielki. Narodziłem się nagi, mówi Bóg, abyś ty się mnie nie lękał. Narodziłem się z miłości, abyś ty nie zwątpił w miłość. Narodziłem się człowiekiem, mówi Bóg, abyś ty mógł stać się dzieckiem Boga. Cichutki, patrzy w drzwi i czeka, by pośród witających zobaczyć człowieka. Betlejem nikt nie przyjął świętej rodziny.
Może jesteśmy przekonani, że gdyby Jezus urodził się tu, u nas, na naszej ziemi, sprawy potoczyłyby się zupełnie inaczej. Gdyby tu było Betlejem, wszyscy zaprosiliby Maryję i Józefa do siebie i wszystkie drzwi zostałyby otworzone. Czy na pewno? Pamiętaj, będą ludzie smutni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu i nikt z nimi słowa nie zamieni, nie zaprosi do swojego domu. Weź do ręki biały płatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić i życz szczęścia całemu światu, niech się wszystkie serca rozweselą. Bogactwie, tylko w ubogiej stajni, aby pokazać, że wieczyznacy nędza, bieda i cierpienie. Każdego dnia, rodząc się w nędzy, pokazuje jednocześnie, jak żyć. Pokazuje, że trzeba być, a nie mieć. Że trzeba dawać, a nie tylko brać. Że można pomimo bólu, smutku i cierpienia żyć radośnie, ufnie, kochająco. Tyle się wyrzekł Pan Jezus świętą noc betlejemską. Zrezygnował z ziemskiego majestatu, wygodnego mieszkania, ale nie wyrzekł się ziemskiej ludzkiej miłości, matczynej miłości, troski opiekuna świętego Józefa, serdeczności pasterzy i królów. Uświęcił ludzką miłość w naszych rodzinach. Wszystkich możliwości wybrał tę najprostszą, najuboższą. Narodzi się w stajni, położono go w żłobie, mówi nam, że kocha każdego bez wyjątku. Daje nam nadzieję, którą mamy wziąć na każdy dzień naszego życia. Stanowimy jedną ludzką rodzinę, żyjemy obok siebie. Spróbujmy odnaleźć nowonarodzonego Chrystusa w drugim człowieku. Pomódlmy się w noc betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania. By wszystko nam się rozplątało, węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki. Własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki. I oby w nas złośliwe jędze pozamieniały się w owieczki. I w oczach modre łzy stanęły jak na choince barwne świeczki. By anioł podarł każdy dramat, aż do rozdziału ostatniego, kładąc na serce pogmatwane, jak na osiołku kompres śniegu. Święta Bożego Narodzenia, tajemnica, której niepodobna ani zrozumieć, ani sobie wymyślić. Odnaleźć Boga, to uwierzyć. Przez związek z Jezusem jesteśmy dziećmi Boga. Uświęcił ludzką miłość w naszych rodzinach. Dlatego Wigilia to opłatek, życzenia, podarunki, poszukiwanie bliskich pogubionych po świecie. To radość spotkania się przy stole. Po to są święta, aby nad tobą wciąż świeciła gwiazda, abyś się nie dał zamknąć w jarzmie codziennego życia. Po to są święta, abyś miał właściwe spojrzenie na swoje cierpienia, upokorzenia, krzywdy, których doznajesz, abyś zobaczył w blasku wdzięczności swoją pracę, swoje obowiązki.
aby nad szopą Twoich spraw codziennych nie zgasła gwiazda. A nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz. W jeszcze jedno Boże Narodzenie. Bo zabrakło znów czyjegoś głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu. Daj nam wiarę, że to ma sens, że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami, lecz w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć, lecz tym razem będą żyć wiecznie. Świat, by wyrównać jak długi strach, żeby zająć tu nas puste miejsca przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem nas i zapomnieć, że są nadzieja. A nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz. W jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strach, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas.
przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są Panie, 2000 lat od Twego narodzenia stajemy przy Twoim żłóbku, pełni wdzięczności za wszystkie dary, za pokój, którym wypełniasz nasze serca, za miłość, którą uczysz nas żyć i przebaczać. Dlatego w ten dzień, jak co roku, bierzemy do ręki opłatek i pragniemy się nim dzielić i złożyć życzenia. Nie wystarczą jednak życzenia wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności, aby rodzicom się dobrze dzieci chowały. Nie wystarczy stu wigilijny z siankiem i białym obrusem, ani łamanie się opłatkiem. Nie wystarczy nawet choinka i kolęda. Najważniejsze jest to, aby w sercach naszych narodziła się miłość, jak powiada nasz narodowy wieszcz. Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, człowiecze, jeśli nie narodził się w tobie. Szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień. To dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień. Zmierzchem błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych złość. I nadejdzie noc pojedna, tylko jedna w całym roku taka noc. Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie. Potem przyjdą dni powszednie, potem przyjdą dni. Braknie nagle ciepłych słów, a ta najjaśniejsza gwiazda zblednie i niepokój jak co roku wróci znów. Nie jeden świt powróci z wątpliwą brzemieniem spraw. Wróci twarzy Mars na powitanie dnia, znów milczenie serc regułą będzie nam, choć tyle żalu, w nas i gniew uśpiony, trwa. Przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie. Przekażmy sobie.